Cześć, witajcie. Od momentu, kiedy prezentowałem Wam moje pierwsze wrażenia związane z Vivo V23 5G, minęło już parę tygodni. Ja sobie tego telefoniku poużywałem i dziś mogę do Was wrócić już z taką, powiedzmy, końcową recenzją podsumowującą moje wrażenia z dłuższego korzystania z tego smartfona. Zapraszam. Na początek powrócę jeszcze do powierzchowności Vivo V23, która, przyznaję i nie ukrywam tego, straszliwie mi się podoba. O wyglądzie telefonu mówiłem już całkiem sporo w pierwszych wrażeniach, które możecie sobie zobaczyć klikając o tutaj, ale jeszcze kilka słów tytułem końcowego podsumowania. Obudowa okazuje się bardzo solidna, to przede wszystkim dzięki metalowej ramce, i okazuje się dosyć trwała na trudy codziennego użytkowania. Tyłu jak dotąd nie udało mi się ani zarysować, ani potłuc. Bardzo lubię to, że faktycznie stosunkowo nieznacznie tylko się brudzi od paluchów. Ramka błyszcząca również nie nosi żadnych poważniejszych zarysowań. Jakieś tam może mikroryski się na niej pojawiają od normalnego użytkowania telefonu bez pokrowca. Przypominam, pokrowiec w zestawie oczywiście mamy. Natomiast jeżeli chodzi o front, no to cóż, przyzwyczaiłem się do dużego notcha w ekranie, chociaż niezmiennie nie do końca mi się ten element podoba. I niestety dosyć szybko pożegnałem się z fabrycznie naklejoną folią ochronną. Niestety ta folia dotrwa ich nie należy, ale sam ekran jest już jak najbardziej w porządku. Szkło do tej pory wygląda jak nowe. Skoro zacząłem już opowiadać o wyświetlaczu, to pociągnijmy trochę dalej ten wątek. Ekran jest naprawdę przyzwoity, ale nie rewelacyjny. Do rewelacji troszeczkę zabrakło. Przede wszystkim mógłby być jaśniejszy i lepiej spisywać się w słoneczne dni. Kiedy operujemy smartfonem w pełnym słońcu, no to niestety mamy już wrażenie, że tej jasności trochę nam brakuje, chociaż automat nią sterujący działa całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów, tutaj też mogłoby być trochę lepiej, chociaż w sumie źle nie jest, jednak jest to AMOLED, więc jest nasycenie o wystarczająco dobrym poziomie i do tego bardzo fajna czerń. Tego akurat na szczęście nie zabrakło. Naturalnie intensywność kolorów możemy sobie doregulować wedle własnych upodobań. Mamy też oczywiście ciemny tryb interfejsu, mamy ochronę wzroku, no i mamy odświeżanie z częstotliwością do 90 Hz. Możemy sobie je ustawić na sztywno 90 lub 60, albo zdać się na automat, który, mam wrażenie, czasem trochę się gubi i nie przełącza się na wyższe odświeżanie wtedy, kiedy byśmy akurat tego chcieli. V23 nie ma diody powiadomień, ale oczywiście dzięki temu, że mamy AMOLEDa, producent mógł tu zainstalować Always On Display, który osobiście uważam za rozwiązanie dużo bardziej funkcjonalne niż prosta diodka. Pod ekranem skrywa się czytnik linii papilarnych, który jest w całkiem wygodnym miejscu, a do tego działa całkiem sprawnie jak na ekranowy czytnik oczywiście, czyli ustępuje nieco dobrym czytnikom klasycznym, ale w sumie nie zdołał mnie jakoś strasznie zirytować. Mamy też oczywiście układ rozpoznawania twarzy, jest też wybudzanie ekranu, czy to podwójnym stuknięciem, czy poprzez podniesienie telefonu. Zatem, jeżeli chodzi o ekran, wszystko jest w jak najlepszym porządku, do zachwytu troszeczkę jednak brakło. Podobnie, jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę tego smartfonu. W sumie nie powinienem narzekać, bo żadnego z modułów łączności w nim nie zabrakło i w zasadzie każdy działa prawidłowo, tutaj żadnych zaburzeń nie zauważyłem. Jakość dźwięku podczas połączeń jest dobra, telefon nie robił problemów w miejscach o słabym zasięgu, zbierał go całkiem skutecznie, nie było problemów z zerwanymi połączeniami. Niczego niepokojącego nie zauważyłem, aczkolwiek poprawiłbym trochę ten pojedynczy głośnik multimedialny. Spokojnie. Do odtwarzania dzwonków nadaje się zupełnie dobrze, natomiast do muzyki, no to cóż, jak lubicie muzykę, to jej tego nie róbcie i nie słuchajcie na tym głośniczku. No i kolejna rzecz po stronie dźwięku, którą ja osobiście zapisuję na minus, to brak mini jacka. Jakże charakterystyczny dla nowoczesnych smartfonów i jakże totalnie bezsensowny. Vivo dodaje co prawda do zestawu słuchawki, ale moje uszy jakoś się z nimi nie polubiły. Co chwila mi wypadały, nie są zbyt wygodne do noszenia, nie używałem ich niestety dłużej. Skoro obraz i dźwięk mamy już za sobą, pora parę słów powiedzieć na temat interfejsu. Interfejs nazywa się FunTouch i z grubsza przypomina trochę upięknionego, surowego Androida. To znaczy nie ma tu zbyt wielu śmieciowych aplikacji. Mimo to kilka apek od siebie Vivo jednak tutaj dodaje, ale są to raczej użyteczne rzeczy, jak chociażby apka do optymalizacji oczyszczania systemu. Dołożono też całkiem sporo opcji związanych
związanych z personalizacją wyglądu telefonu, łącznie z tym, że mamy też możliwość zmiany całego motywu. Są bardzo sympatyczne widżety, wśród których szczególnie spodobał mi się ten do sterowania muzyką. Jest naprawdę ładny pod względem wizualnym i funkcjonalny. Jeśli chcemy, możemy sobie włączyć też boczny pasek ze skrótami. Przewidziano tryb dla graczy. Są oczywiście wszystkie popularne gesty. Jest nawet podświetlenie krawędziowe, które moim zdaniem przy płaskim wyświetlaczu chyba niekoniecznie ma sens. A wszystko to w sumie działa sprawnie, stabilnie i płynnie, chociaż oczywiście, jak przystało na telefon rodem Skin, dosyć agresywnie są ubijane procesy działające w tle. Do płynności działania, do wydajności tego telefonu większych zastrzeżeń nie mam, aczkolwiek tu wyraźnie trzeba zaznaczyć, że mamy do czynienia ze smartfonem średniopółkowym, a nie gamingowym flagowcem. Oczywiście da się pograć i to całkiem przyjemnie, bo jednak zestaw, jaki tu otrzymujemy, jest całkiem bogaty, ponieważ mamy tutaj Dimensity 920, pokaźne 12 GB RAM-u i do tego jeszcze 4 GB możemy sobie wirtualnie dołożyć. No i mamy 256 GB pamięci wewnętrznej, które już niestety nie powiększymy za pomocą karty, więc w pewnym momencie możemy dojść po prostu do ściany. Ale pomijając ten szczegół, korzystanie z tego smartfona nie irytuje i na ogół jest w sumie całkiem przyjemne. Nie zauważyłem żadnych poważniejszych zaburzeń, jeżeli chodzi o płynność i stabilność działania. Nie zauważyłem również, by ten telefon miał tendencję do nadmiernego nagrzewania się i throttlingu. Jest, ale prawie że pomijalny. Żeby cokolwiek niepokojącego zauważyć, musimy ten telefon naprawdę zapędzić do bardzo, bardzo wytężonej pracy i w zasadzie poza benchmarkowymi stres testami throttlingu i przegrzewania się w praktyce zupełnie nie doświadczymy. Nie doświadczymy również palpitacji serca na widok błyskawicznie rozładowującej się baterii. Pojemność akumulatora nie jest to jakaś oszałamiająca, bo 4200 mAh i w praktyce spokojnie wystarcza na jeden dzień pracy, ale dwa dni to już tak w drodze wyjątku, raczej przygotujcie się na maksymalnie półtora dnia działania bez konieczności doładowywania tego telefonu. Na szczęście producent dołączył tutaj system dosyć szybkiego ładowania i odpowiednią ładowarkę w zestawie, to też warto podkreślić. Nie jest to najszybsze ładowanie, jakie możemy mieć w średniaku, no bo w zasadzie już zdarzają się 65 i więcej. Tu mamy 44 W, które naładują nam tą baterię do połowy mniej więcej 20 minut, a do pełna w niecałą godzinkę, ale tu warto zauważyć, że już po 40 paru minutach mamy prawie że 90% naładowania, czyli niemalże pełną baterię. A ta końcówka dopiero ładuje się wolniej. Czego mi tu zabrakło? No, ładowania indukcyjnego. Telefon nie należy do najtańszych w swojej klasie. Ma plecki przepuszczające indukcję, więc trochę szkoda, że producent nie dołożył tutaj ładowania bezprzewodowego jednak. Pora przejść do fotografii. Ten telefon ma oczywiście błyszczeć w dziedzinie selfie. Jeżeli lubicie robić selfiaki, to jest to telefon dla Was, bo próżno szukać jakiegoś, który oferowałby więcej. Ma dodatkowe diody ukryte w ramce. Ma dwa aparaty z przodu, podstawowy i szerokokątny. Może doświetlać nasz pysio wyświetlaczem, rozbłyskiem wyświetlacza i to jednocześnie z diodami, więc możemy sobie robić selfiaki w totalnej ciemności. Może wtedy odcień naszej skóry nie będzie jakoś szczególnie naturalny, ale przynajmniej będzie widać nas, plus to, co znajduje się bezpośrednio za nami. Do tego mamy multum różnych efektów, filtrów i tak dalej i naprawdę dobrze działające rozmywanie tła. Rzadko kiedy zdarza się, żeby przedni aparat rozmywał tło tak dobrze. Tak naprawdę to w przypadku przedniego aparatu mocno skrytykuję jedynie cyfrowe upiększanie. Jego opcje są potwornie rozbudowane i ciężko znaleźć ten złoty środek, a kiedy przesadzimy z tym upiększaniem, to zdjęcie wyjdzie delikatnie mówiąc nienaturalnie. Zatem, by w pełni wykorzystać potencjał aparatu do selfie Vivo V23, szczególnie w zakresie cyfrowego upiększania, musicie naprawdę poświęcić sporo czasu na doświadczenia własne, na przetestowanie, jak która z opcji działa i która dla Was będzie najlepsza. Wiecie, w moim przypadku to akurat pomoże już chyba tylko chirurg, natomiast jeżeli sobie dobrze skonfigurujecie to upiększanie, to nie przeczę, może osiągniecie bardzo fajne efekty. Mnie się to niestety nie udało. Jeżeli chodzi zaś o aparat tylny, to mamy tu w zasadzie średniaczkowy standardzik. 64-megową matrycę główną, 8-megowy aparat szerokokątny o polu widzenia 120 stopni i nie zgadniecie, 2-megóweczkę do
makro. Jak to wszystko działa? Zdjęcia dzienne są naprawdę spoko i tu absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie można. Co ważne, zdjęcia wykonywane głównym i szerokokątnym obiektywem mają w miarę zbliżone odwzorowanie barw. Oczywiście fotki z obiektywu szerokokątnego rozpoznamy bez trudu, bowiem te kolory nie będą tak intensywne, tak mocno podkreślone jak w aparacie głównym. Będą takie lekko sprane. Zauważymy oczywiście różnicę wyrazistości w ostrości obrazu, ale ogólnie na zdjęcia naprawdę narzekać nie będziecie, chyba że zapadnie zmrok. Wtedy to już jest niestety gorzej. W sumie te zdjęcia nocne nie są najgorsze, ale myślałem, że będą trochę lepsze. Trochę da się tu we znaki brak optycznej stabilizacji obrazu, chociaż ten brak bardziej dokuczy nam przy filmowaniu. Trochę pomoże niekiedy tryb nocy. Ogólnie, jeżeli chodzi o aparat, można być zadowolonym i w zasadzie w tej klasie cenowej można powiedzieć, że jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o filmowanie, również jest przyzwoicie, bez jakichś tam strasznych rewelacji, ale bez jakichś tam strasznych dramatów. Dźwięk mógłby być ciutkę lepszy, ale w sumie da się to przeżyć. Zatem krótko mówiąc, możliwości fotograficzne Vivo V23, jeżeli chodzi o selfiaki, to po prostu cud, miód, malina i orzeszki prawie, że. Jeżeli chodzi o aparat tylny, no to po prostu spoko. A, patrzcie, i prawie bym zapomniał o aparacie do makro. I w sumie słusznie, bo wiele o nim nie można powiedzieć poza tym, że jest. I robi jakieś tam zdjęcia. Vivo V23 5G kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Niemalże, brakuje złotówki do tej kwoty. Czy warto? Jak go ocenić? Przyznam szczerze, że mam trochę zgryz. Bo z jednej strony w tej cenie znajdziecie telefony o wyższej wydajności, może nawet z lepszym aparatem fotograficznym, pewnie z lepszym wyświetlaczem, z szybszym ładowaniem, z większą baterią i tak dalej. Tyle, że ten telefon przekonuje czymś zupełnie innym. Przede wszystkim stylową. Powiem szczerze, że przy tym wyglądzie mógłby to być spokojnie flagowiec i nikt by się do wykonania i stylowy nie czepiał. Zatem z całą pewnością jest to telefon dla użytkowników kupujących, jak to się mówi, oczami. Oni zapłacą te 2,5 koła, nawet się nie oglądając na całą resztę. I fajnie, ja to szanuję. Jest to też smartfon zdecydowanie dla fanów selfie. Jeżeli robicie selfiaki, lubicie się tym bawić, robicie je w różnych warunkach, lubicie się pobawić suwaczkami upiększania i tak dalej, no to też myślę, że warto te 2,5 tysiąca za ten telefon położyć i nie oglądać się na inne rzeczy. Natomiast jeśli szukacie po prostu typowego średniopółkowego smartfona, który jest dosyć wydajny, ma dosyć dobry wyświetlacz, robi dosyć dobre zdjęcia, ładuje się dosyć szybko, to też można go kupić, ale tak jak powiedziałem, tu już konkurencja w tych kategoriach jest dość spora, dość szeroka i nie jestem do końca przekonany, czy w tym momencie będzie to optymalny wybór. A ja teraz przesiadam się na kolejny smartfon, a ten położę sobie tu gdzieś obok i jeszcze sobie będę na niego co jakiś czas spoglądał. I nie powiem, że bez przyjemności. A teraz mówię Wam do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, oglądajcie nasze kolejne filmy. Cześć!